moje ulubione ciasteczka. Uwielbiam je. Tylko jedna sztuka. To przecież bardzo mało. Wow, a mnie jedno zupełnie wystarczy. Zacznę pierwsza. Zwłaszcza, że mam plan. Po prostu się zmniejszę. Ej, a gdzie jest Emma? Zniknęła. Tam jest. Wow. Właśnie o to mi chodziło. Ojej, Emma, zrobiłaś się taka mała i urocza. Ręce precz. Ach tak? To posiedź sobie pod kloszem. Co? Skąd ten klosz się tu wziął? To znowu te wasze pomysły. Nie przeszkadzajcie mi w jedzeniu. To jest takie dobre. Uwielbiam. Szkoda, że już nie ma. Teraz moja kolej. Spójrzcie, co potrafię. Pyszności. Chcę więcej. I jeszcze jedno. I jeszcze. Czas się podzielić. Co? Emma, ty złodziejko, oddaj to. Nie, to już moje. Betty, teraz ty. Z przyjemnością. Mój makaronik jest taki duży i ciężki. Wręcz idealny. I smakuje magicznie. Nie mogę przestać. To takie pyszne. Ojej, to dopiero prędkość. Wow. Betty, przeszłaś metamorfozę. To jest takie dobre. Jaką metamorfozę? O, właśnie taką. Co? Nie! Coca-Cola i Mentos to nie jest najlepsze połączenie. Co? Dlaczego mam tak mało coli i tak dużo mentosów? Wow, a ja mam tak dużo coli. A gdzie są moje mentosy? A, tu jesteś. Dobrze, że mam tylko jednego cukierka. Betty, zaczynaj. Chętnie. Zobaczmy, co się stanie, gdy popiję mentosy kolą. Jestem prawdziwą fontanną. Emma, teraz ty. Okay. Dobra. Najpierw zmieszam mentosy z kolą. Okay, here we go. Go, go, go. No, taka sobie ta fontanna. Nie robi wrażenia. Ale smakuje zupełnie inaczej. Zak, teraz ty. Mam pomysł. Co? Dokąd idziesz? Jestem! Wow! Czas na eksperymenty! Wymiary jak należy. Mentos idealnie zmieści się w szklance z kolą. Wygląda na to, że eksperyment się nie udał. Wielka szkoda. Patrzcie! Ojej! Wow, to dopiero erupcja Coca-Coli. Eksperyment się powiódł, ale nie wszyscy są zachwyceni jego finałem. Wow, zróbmy to jeszcze raz. Tak, ale bez nas. To dopiero torty. Dziewczyny mają szczęście. Mają, wszystkie oprócz mnie. Dobra, zacznę pierwsza. Zachowam wisienkę na koniec. To jest pyszne. Uwielbiam wiśnie. Co? Pestka? Nie potrzebuję jej. Ojej, to prawdziwe bombardowanie. Uważaj. Kate, nic ci nie jest? Myślę, że nie. Ups. Teraz moja kolej. Zrobię sobie prawdziwą ucztę. To chyba będzie dla ciebie za słodkie. Nie, w sam raz. Dzięki temu moja kawa będzie smakować jeszcze lepiej. Okropność. Wow. Doskonale. Ale pyszne. Uuu,
Wygląda paskudnie, jak to można jeść. To jest bardzo dobre. Nie mogę przestać. Ale okropieństwo. Nie mogę na to patrzeć. I po wszystkim. Emma, teraz twoja kolej. Nareszcie. Potrzebuję łyżki. I to jak największej. Uwielbiam torty. Dziewczyny też je uwielbiają. I z chęcią spróbowałyby kawałek twojego. Emma, chyba trochę cię poniosło. Ale jesteś chciwa. Dam ci nauczkę. Właśnie tak. Padnij! O nie! Dlaczego? Mój torcik! Zdążyłam go zaledwie spróbować. Co to? Lu? Do czego to służy? To dziwne. Jak to niby jeść? Mam pomysł. Nie, nie uda się. Okej, here we go! Tak, zaczynaj. Okej. Dobra. Będę potrzebował mocy Thora. Zak, jesteś prawdziwym superbohaterem. Uważajcie. Hej! Wow! Yeah! Prościzna! O nie, mój cukierek! Oh, no. Dobra, zjem go w ten sposób. Jakie to kwaśne! Aż wykręca! Betty, jesteś następna. Dobra, mam pomysł. What the? Co wymyśliłaś? Po prostu roztopię lód. Super! Zaczynajmy. Chyba coś poszło nie tak. O nie, mój cukierek. Będę musiała zjeść go w takiej formie. Fu, jest to ohydny. Betty, ogień to nie zabawka. To nie jest śmieszne. Emma, teraz twoja kolej. Jedz swojego cukierka. Let's go! Mam własny sposób na poradzenie sobie z lodem. W odróżnieniu od waszych, jest bezpieczny. Gotowe! Wow! Ciekawe, jak smakuje. Fuj, to jest bardzo kwaśne. W smaku wręcz obrzydliwe. W dodatku jest taki duży. Będę go jadła całą wieczność. O tak, to trochę potrwa. Mam najmniejszą porcję ostrego makaronu. Ja mam dużo większą. Na sam widok robi mi się gorąco. O nie, widzicie to? Nie dam rady zjeść takiej ilości ostrego dania. Przykro mi, Jess. Lily, ty jesz jako pierwsza. Ja? Z łatwością. Widzę, ile wy dostaliście, więc moje wiadereczko wydaje się dosyć małe. No i po wszystkim. Wiecie co? Nawet mi się to podoba. Jest naprawdę smacz... Oj! Mój język płonie! Pomocy! Jakie to ostre! Nie zazdroszczę wam. Ten makaron jest zbyt pikantny. Ale nie mogę się doczekać, aż Quentin zacznie jeść. Zaczynaj! Jestem silny i odważny, więc z makaronem powinienem sobie poradzić. No to zaczynam! Na razie chyba wszystko jest w porządku. Ale chyba coś się we mnie dzieje w środku. Nadszedł czas na Quentina poskramiacza ognia! Jess, najwyższy czas, żebyś i ty zjadła swój makaron. To straszne. Mogę mieć tylko nadzieję, że stanie się cud i makaron wcale nie będzie ostry.
Ale ja nie wierzę w takie cuda. Ona je tak szybko. Szalona. Objadłam się. Nie mogę nawet patrzeć na jedzenie. O nie, chyba będzie pożar. Wow, nie sądziłem, że ostry makaron pomoże w narodzinach ognistego Feniksa. Wyszło świetnie. Kurczę, mam tak mało miodu. Chciałabym więcej. Wow! Jak ja? Dla mnie to wciąż za mało. Słoik Quentina byłby w sam raz. Rzeczywiście, ja mam naprawdę dużo miodu. Pszczoły musiały być bardzo zmęczone, kiedy go robiły. Jess, możesz zaczynać, jesteś pierwsza. Mam tak mało miodu, więc szybko sobie z nim poradzę. Ledwo udaje mi się utrzymać ten malutki słoiczek w palcach. Jest całkiem niezły. Zaraz, dlaczego tu jest tyle pszczół? O nie! Pomocy, nienawidzę ich, ugryzą mnie! Ja też bym się bała, ale jedyne, o czym mogę teraz myśleć, to zjedzenie mojego słoika z miodem. Myślę, że jest tak samo dobry jak u Jess. No to jest pyszne! Mam nadzieję, że pszczoły nie będą chciały go zabrać. O nie, tylko nie to! Pomocy! Dziś najwyraźniej pszczoły mają wychodne. W przeciwnym wypadku nie miałyby czasu na atakowanie dziewczyn. Skoro wszystkie odleciały, to nikt nie przeszkodzi mi w jedzeniu miodu. O tak, jest niesamowicie pyszny. Super! Co się dzieje? Skąd się wzięło tyle pszczół? Nie! Pomocy! Wykończą mnie! Mam już dosyć miodu. Całe moje ciało jest pokąsane. Myślałam, że mnie zjedzą. Tak, twoja twarz jest cała pogryziona. I nie tylko twarz, jestem cała w bąblach. Każde ugryzienie bardzo mnie boli. Dziewczyny, walczyłem z całym rojem pszczół. Takiego koszmaru nigdy nie zapomnę. Mamy dzisiaj naprawdę pecha. Dlaczego znowu mam najniższy smakołek? Tym razem cola. Bo na nic więcej nie zasługujesz. A moja puszka jest całkiem spora. Na pewno mi wystarczy. Wow. Lili, chyba nie wypijesz tego wszystkiego. Dlaczego? Picie pysznej coli jest przyjemne i łatwe. Nie ważcie się patrzeć na moją puszkę. Jess, możesz pić swoją. I tak zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że przynajmniej poczuję smak. Puszka jest tak mała, że z łatwością oderwałam zawleczkę. Nie mogę jej teraz nawet wypić. Nie widzę w tym nic zabawnego. W sumie taką małą puszkę można było otworzyć znacznie łatwiej. A nie mówiłam? I tak napiłam się pysznej coli. Gazowanej. Ups. No to teraz moja kolejna wypicie dużej puszki. Chwali pięta. Quentin musi zostać za to ukarany. Dodam trochę mentosów do jego coli. Będzie fajnie. Ojej, chyba zaraz coś się stanie. To najśmieszniejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Bardzo zabawne. Głupi żart. Można było wymyślić coś bardziej oryginalnego. Stop. Dlaczego się kłócicie? I tak to ja mam najwięcej coli. Czas ją w końcu wypić. Nawet wiem, jak to zrobię. Nie będę w stanie podnieść takiej puszki, ale super słomka mi pomoże. Wow, ona pije te kole naprawdę szybko. Uff, pierwszy raz w życiu zmęczyłam się piciem coli. Ech, to takie trudne, kiedy dostaje się tyle pysznej coli. Ale nie macie pojęcia, jak dobrze smakuje. Ojej, coś się tworzy w moim brzuchu. Za chwilę wyleci na zewnątrz. Aaa, sztorm, ratuj się, kto może. Mam nadzieję, że ten korek nas uratuje. W przeciwnym razie stąd odlecimy. Uff, udało się. Lili, tylko nie wyciągaj tego z buzi. Nie chcemy, żeby nas zdmuchnęło. Ryba? Dobrze, że taka mała.
Ja mam znacznie większą i to jest bardzo niesprawiedliwe. A widzicie, jaką dużą rybę ja dostałam? To właśnie jest niesprawiedliwe. W całym pokoju śmierdzi. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, co się ze mną stanie, gdy ją zjem. Jedyne, co mnie cieszy, to fakt, że Quentin będzie pierwszym, który ją spróbuje. A raczej Jess. Albo... A, no rzeczywiście ja. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Myślę, że z takim maluchem powinnam sobie poradzić. Co obrzydliwe. Miejsce ryby jest w rzece lub w morzu, a nie w moim żołądku. Quentin, a ty z czego się śmiejesz? Czas, żebyś i ty zjadł. O nie, nawet nie wiem, jak do niej podejść. Mam pomysł. Zrobię z niej koktajl rybny i szybko wypiję. To genialne. Kilka sekund i będzie gotowe. Mam jeszcze bardziej genialny pomysł. Wyleję koktajl na podłogę i nie będę go pił. Quentin, co ty robisz? Dlaczego pijesz to paskudztwo? Piję? Kogo on próbuje oszukać? Wszystko widzę! Przesunę blender o kilka centymetrów w bok, aby cały płyn naprawdę trafił do ust Quentina. A, co to za ohyda? To najgorszy koktajl, jaki kiedykolwiek piłem. Lily, teraz ty! Co tak siedzisz? Czas na jedzenie! A gdzie jest Lily? Uciekła przed posiłkiem i postawiła tu swoją kartonową kopię? To jest podłe! Proponuję zrobić jej żart z użyciem kartonowego tortu. To świetny pomysł! Wow! Z przyjemnością zjem taki tort. Wygląda bardzo apetycznie. Co to jest? Nabrała się! Zastąpiłaś siebie wycinkiem z kartonu, a my podsunęliśmy ci taki sam wycinek tortu. Ale nie martw się. Wciąż czeka na ciebie ładna i pyszna rybka. Fuj, naprawdę nie chcę tego jeść. Jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Dobra, zaczynam. Nie mogę uwierzyć, że to robię. Co za smród! Nie zazdroszczę wam, bo będziecie musieli to wąchać. Fu, o tym nie pomyślałem. Ale nudy. Nudzicie się? Mam coś dla was. Ulubioną hubę-bubę. Co? Tak mało? A ja mam idealny rozmiar. W porównaniu z moją, wasze są po prostu mikroskopijne. Naprawdę jest gigantyczna. Wow. Jill, co tak siedzisz? Zaczynaj. Uwielbiam hubę-bubę. Ona jest taka dobra. I pachnie po prostu bosko. Tak, hubę-buba to moja ulubiona guma. Długa hubę-buba jest szczytem marzeń. Tak fajnie się rozwija i można ją jeść bez przerwy. Ojej, Jill chyba się zakrztusiła. Trzeba jej natychmiast pomóc. Fuj, Jill, możesz ostrożniej? Hurra, mogę oddychać. Mary, twoja kolej. Chętnie. Ojej, ale jej dużo. Mary, jesteś taka szybka. Naprawdę uwielbiasz gumę do rzucia. Wow. I po wszystkim. Szkoda. Czas na dmuchanie balonów. Wow, jaki ogromny. Super. I jak fajnie leci. Pa, pa. Wow, Mary poleciała tak wysoko. Uważaj na siebie. Schyl się. Mary, wszystko w porządku? Wszystko super, trzeba to powtórzyć. Andy, twoja kolej. Oczywiście.
Ona jest ogromna. I taka pyszna. Chcę więcej. Ojej, Andy. Naprawdę zamierzasz to wszystko zjeść? Pewnie, że tak. Jest taka aromatyczna. Ja też chcę. Nie masz co marzyć. Nawet dla mnie ledwo starczy. Nic prostszego. A teraz czas na balona. Andy, to dopiero balon, jest ogromny. Ups. Jestem. Coś mnie ominęło? Niezły lot. Nauczę was. Co to ma być, taka mała? A ta jest w sam raz. Co? Betty, spójrz, jakie ogromne truskawki. Wow, nie zazdrość, jedz swoją. I co ja mam zrobić z takim maleństwem? Wiem. Ojej. Betty, jesteś taka zwinna. Daj mi kilka lekcji. Nie ma problemu. Mary, twoja kolej. Betty, patrz, jak się je truskawki. Rzeczywiście nie masz sobie równych. Stop! Gdzie moja truskawka? Fu, skąd się wzięły te włosy? Od razu lepiej. Jest pyszna. Szkoda, że taka mała. Lucy, twoja kolej. Z wielką przyjemnością. Spójrzcie, co potrafię. To straszne. Pomocy! Dobra, stój, nie ruszaj się. Zaraz to naprawię. Ojej. O tak. O wiele lepiej. Dziewczyny, dzięki. Ale oddaj truskawkę. Nie udławcie się śliną. Znowu nie mam szczęścia. A ja mam niezłego farta. Wow, ale to jest dopiero lodowa wieża. Tak. Próbujmy. Pyszna. Ja też chcę taką wieżę z lodów. I ja. Najpierw zjedzcie swoje. A żebyś wiedział, że zjem. Nie podzielę się z tobą. To tylko kilka centymetrów. Tak mało. Kruszynka. Ale idealnie wskoczy do mojej buzi. Sprawdźmy. Wow. No, prawie idealnie. Ale się umazałaś. Najważniejsze, że było pyszne. Ale zdecydowanie za mało. Wciąż jestem głodna. Andy, twoja kolej. Nie, teraz kolej Jill. Hurra, to moje ulubione lody. Mam aż trzy smaki. Są takie dobre. Mogłabym je jeść całą wieczność. Jesteś taka zabawna. Co? Kto zgasił światło? Nic nie widzę. Jill, przetrzyj swoje okulary. Co? Dobrze, że mam ze sobą zapasowe. Zaraz je zmienię. Od razu lepiej. O, wiem, co zrobię. Jesteś taka pomysłowa. Delikatne lody i chrupiący wafelek. Idealne połączenie. Zgadzam się. Gotowe. Andy, twoja kolej. Ale dużo smaków. Chcę wszystkie spróbować. To karmel. A to malina. Pistacja. Pomarańcza. Jakie to pyszne. Uwielbiam lody. A to banan. Ja też chcę spróbować. Będę jadł wszystko naraz. To jest pyszne, ale trochę zmarzłem. Ojej.
Jest mi coraz zimniej. Ale nie przestanę jeść. Zaraz zamarzniesz. Przynieście mi ciepłej herbaty. To okropne, musimy coś zrobić. Mam tylko suszarkę do włosów. Ja też. Dziewczyny, szybciej! O, robi się cieplej. Dziękuję bardzo. Uratowałyście mnie. Dojem to, co zostało. Znowu mam najmniej ze wszystkich. A mnie się tym razem poszczęściło. Tobie się poszczęściło, tylko spójrzcie na moją szklankę z Fantą. Lucy, zaczynaj. Dobra. Pyszne. Wypiję do ostatniej kropli. Dziewczyny, przestańcie się śmiać. Lucy potrzebuje natychmiastowej pomocy. Nie ma problemu. O nie! Coś jest nie tak z moimi ustami. Wyglądasz jak ryba. Przestańcie się śmiać. Betty, twoja kolej. Specjalnie na taką okazję noszę ze sobą słomkę. Pyszne. Co? Gdzie jest moja Fanta? Ach, ty złodziejko. To nie ja. Pokaż język. Pomarańczowy. Wypiłaś całą moją Fantę. Mogę już zacząć? Tak, śmiało. Będę potrzebowała maski do nurkowania. Mary, jesteś prawdziwym płetwonurkiem. Uwielbiam Fantę. To najlepszy napój. Co? Z czego się śmiejecie? Nic, wszystko okej. A gdzie się podziały twoje maniery, Mary? Ale ulga. Co za smród. Gotowi? Oto wasze burgery. Jill jest wyraźnie niezadowolona z takiego maleństwa. A Andy jest szczęśliwy, ma średnią porcję. Ale to Mary jest prawdziwą szczęściarą, dostała ogromnego burgera. Jill nie udław się tym okruszkiem. Lepiej nakarm nim ptaki, chociaż też nie wystarczy. Cały czas się ze mnie nabijacie. To zwykły burger. Trzeba go tylko trochę powiększyć. Mam pomysł. Użyję do tego mikroskopu. Co? Okulary ochronne dla bezpieczeństwa i pęseta. Bierzemy burgera. Doskonale. Właśnie to, czego nam trzeba. Co? Nadal jest mały. Dobra, zjem takiego. Wciąż jestem głodna. Oczywiście. Eksperyment się nie powiódł. Moja kolej. Jaki on jest duży, soczysty i pyszny. A ten aromat jest po prostu... Stop. Co to za zapach? Fuj, to cebula. Nienawidzę cebuli. I warzyw też nie cierpię. One tylko psują smak. Andy, może trochę ostrożniej, co? Ojej, przepraszam. Nieźle smakuje. Czego ty chcesz? Jestem cała w cebuli. Ups. No dobra. Ale to jest pyszne. Też bym chciała spróbować. Nie mogę się zatrzymać. Ech, też bym taki chciała mieć. Mógłbym jeść burgery przez całe życie. Ja też. To było pyszne. Fuj, jesteś cały w sosie. Oj, zobaczę, jak ty będziesz wyglądać. Patrz i ucz się. Co? Nie mogę ugryźć? Skoro tak, to trzymaj się, burgerze. Kij baseballowy? Nie, to za wiele. Co tu robi kask? Co to ma być? O tak, to jest to. Ruszamy!
A masz, burgerze! Ojej! Masz za swoje! Skończyłam. Od razu lepiej. Chyba robi mi się niedobrze. Wow! A mnie zaraz będzie całkiem dobrze. Jest taki piękny i bardzo smaczny. O tak, wygląda apetycznie. Spełnienie marzeń. Andy, stop! Co ty robisz? Odsuń się od mojego burgera. Ups. Takie małe. A u mnie w sam raz. Ale fajnie, ja mam takie ogromne. Okej. Zacznę. No to dawaj. Przeprowadźmy eksperyment naukowy. Potrzebujemy mikroskopu i mleka. Ostrożnie, używając pensety, kładziemy Oreo pod mikroskopem. O nie, nawet pod mikroskopem są małe. Ale i tak są smaczne. Ech, już tego nie potrzebuję. Lucy, co tak patrzysz? Twoja kolej. Chętnie. Ojej, ale ich dużo. Jakie one są pyszne. Wow. Mam pomysł. W ten sposób będą smakować jeszcze lepiej. Niesamowity aromat. Są naprawdę smaczne. To było super. Betty, twoja kolej. Nareszcie. Możemy spróbować? Nie. Jakie to pyszne. Ciekawe, jak smakuje krem. Wow. Ręce precz. Uwielbiam krem Oreo. Tak lepiej. Oj, wszystko poleciało w moją stronę. O nie. Przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie.